Cześć i czołem, szanowni państwo. Wy na pewno słyszeliście ostatnio różne rozmowy o terytorialnych pretensjach Ukrainy i tak samo Rosji do Polski, więc wbrew temu, że większość tych tematów to zwyczajny bełkot i ostatnio pewne politycy mówią o terytorialnych pretensjach Ukrainy do Polski, ale jest to żart z memów 2007-2008 roku i wypowiedzi niektórych dziwnych ukraińskich polityków. W każdym kraju są dziwni politycy, w Polsce ich jeszcze więcej. Partia Swoboda, tam był wtedy Tygnibok przewodniczący, ale ktoś inny o tym mówił. I ktoś z prawego sektora, chociaż na Ukrainie znam dość dużo ludzi, naprawdę dość sporo osób z Ukrainy i nikt na poważnie o tym nie rozważa. Nawet jak spotkać człowieka, który miałby jakieś niechęć do Polaków, to takiego nigdy nie słychałem. Słychałem, że niektórzy uważają, że Przemyśl był historyczno-ukraiński, bo za czasów Rusi Galickiej, a taka Ruś istniała. To była dynastia Rurykiewiczów, która panowała w Galicko-Wolyńskiej Rusi, czyli na terytorium zachodniej części Ukrainy. Kijów wtedy już w Mongolii opanowali. I Przemyśl częściowo wchodził ten skład. Tak samo jak Polacy mówią o polskim Lwowie, to nie znaczy, że każdy Polak chce pojechać i zabrać Lwów do siebie, tam, mordować ludzi. To tylko wspomnienia, nostalgii historycznej, pewne enigmatyczne porównanie. Natomiast są też rozmowy o terytorialnych pretensjach rosyjskich. Tutaj też nie będę bił po Rosjanom, chociaż często mówię krytycznie o rządach rosyjskich, ponieważ nie ma projektu państwowego teraz, który to by podkreślał, czyli na ile ja wiem, nie ma państwowego projektu, planów, pretensji do Polski. Natomiast pewni rosyjscy politycy, a również historycy mają terytorialne pretensje do Polski i część społeczeństwa rosyjskiego to popiera. I jest jednak też można wspomnieć czasy traktatu ryżskiego, czyli czasy z końca 1920 roku i początku 1921. Wtedy, kiedy Polacy pokonali bolszewików na wielu frontach, dużo się też trzymał nie tylko ukraiński, również białoruski front, białoruskie oddziały generała Stanisława Bulak-Bolachowicza. Tego człowieka na pewno kiedyś o tym człowieku będę na swoim kanale opowiadał, bo pisałem o nim pracę magisterską. I wtedy Rosjanie, Sowieci, ale to byli większość Rosjanie, bo tu też warto jednak nie rozróżniać Sowietów od Rosjan, bo dzisiaj Rosjanin uważa sobie spadkobiercą sowieckiego czasu, prawie każdy Rosjanin dumny z tego, kiedy mieszkał w Rosji, to pamiętam. Byli przez Sowietów na początku proponowane inne granice, kiedy Białystok i Przemyśl odchodziliby Rosji sowieckiej, to jeszcze tam nawet nie było wtedy sowieckiej Białorusi, czyli ona istniała jak Republika Litbiel, która była później rozwiązana i dołączona do RSFSR. A ukraińska niby była, ale rządzili tam bolszewicy, którzy byli Rosjanami, Ormianami i Gruzinami. Tam. Nie pamiętam, czy tam był Mikojan, ale byli ludzie Kamieniewa tam od tych rosyjskich bolszewików, wtedy panowali na Ukrainie. Więc dzisiaj też istnieją pewne projekty. Istnieje projekt, który podczas wojny, że jeżeli byłaby wojna rosyjsko-polska, to Rosja zatrzymała się przynajmniej nad Wisłą, tak? Czyli na granicy Wisły. Tam Włocławek chyba był pół na pół, Płock byłby na stronie rosyjskiej, Warszawa pół na pół. Jest dość dziwnie, ale tak jest. Czyli to, co wspominali w TVP, jest, można powiedzieć, prawdą, czyli istnieją pewne taktyczne plany otrzymania tych wschodnich ziem, ale zachodnich zostawić do Unii Europejskiej, niech tam będą. O tym też mówił Dugin, że Polskę trzeba podzielić po Wiśle. O tym wspominał chyba Rogozin, jeden z wpływowych ludzi na Kremlu. I jeszcze inni też ludzie rządu rosyjskiego, że wschodnia Polska ma historyczne zaległości przed Rosją i to są też historyczno rosyjskie ziemie. Oni nie wspominają o Rzeczypospolitej XVI wieku tam, i o polskich piastów. Oni żyją wiekiem XIX. Czyli w Rosji te tematy częściej można usłyszeć niż na Ukrainie. Na Ukrainie w ogóle nikt nie myśli o odzyskaniu ziemi. Ja wiem, że są różne ludzie i różne politycy, również i rosyjscy, i ukraińscy i polscy, polityczni dziewianci albo
zbyt hałasno mówiący. Natomiast raczej to na razie mit. Więc na koniec jeszcze ten smaczek bym dodał, bym ja ewentualnie, że w rosyjskich mediach ostatnie lata też wspomniano, że Lwów to rosyjskie miasto, czyli nawet pokażę tekst przetłumaczony, że według Rosjan Lwów nigdy nie był polski, to może teraz uderzy siurów prorosyjskich, więc, ale Rosjanie, również Dugin o tym pisał w swoich pracach w 2004 roku, o strefach wpływu i inni naukowcy, że jakby nie byli Ukraińcy, Lwów to już będzie ukraiński, ale nie daj Boże polski, czyli to jest opinia Rosjan. Większość Rosjan tak myśli i większość Rosjan bardzo boi się polskich wpływów. Dlatego takim tym prorosyjskim siurom lepiej nawet nie mieć nadziei, bo Rosja nigdy nie chciałaby z nimi współpracować, tylko chciałaby z nich skorzystać. Więc wiem, że w komentarzach mogą powstać tacy ludzie i wiem doskonale, że są ludzie krytyczni do Ukrainy, ja spotykałem ich w życiu, ale oni zazwyczaj mają dobre argumenty. Natomiast na moim kanale, tak jak na innych kanałach historycznych, naprawdę piszą siury, anucy i bez sensu pisać te komentarze, bo ja wiem, co wy piszecie, ja wiem, jak te ludzie działają. Z czego zaczynają, czyli z emocyjnego podtekstu, z mieszanki historycznej, czyli to bez sensu. Natomiast chciałbym powiedzieć, że żaden kraj oficjalnie nie ma terytorialnych pretensji do Polski i w ogóle dziwi mi się to, że ostatnio o tym, o tej kwestii niektórzy politycy mówili tam. To ciekawy temat oczywiście, ale lepiej to zostawić historykom, nie politykom. No, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.